Zaczynamy dokładnie, godzina 12.10, czyli punktualnie startuje po serwisie informacyjnym Kurier w Samopołudnie. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Na koniec będzie jedno ogłoszenie, bo pewne zmiany razem z początkiem września w naszej audycji zajdą, ale nie uprzedzajmy faktów, zanim fakty radiowe, to najpierw fakty polityczne. Wczoraj oczywiście to Państwo wiedzą, PKW odrzuca sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Refundacja za kampanię będzie znacznie mniejsza, a potem losy samej subwencji partyjnej także będą się ważyć. Jednym słowem, największa polska partia, ale też największa partia opozycyjna bez większości źródeł finansowania z budżetu. Mówię większości, bo jakie będą kwoty, to chyba jeszcze nikt do końca nie wie, chyba że wie to nasz gość Piotr Semka, historyk, publicysta, pisarz, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Nie wiem, czy pan redaktor, czy pan już się zagłębił w te rozliczenia, w te wyliczenia, czy też jeszcze nie, ale na pewno polityczny sygnał jest jasny. Boisko polityczne przechyla się coraz bardziej w stronę rządzących. No w sieci krąży taki złośliwy kawał. Dlaczego PKW chce zawiesić subwencje akurat na 3 lata? No, akurat za 3 lata są wybory parlamentarne. Do końca kadencji, to prawda, ale chyba wszyscy mówią, że to chodzi o też te pierwsze wybory, bardzo ważne, wybory prezydenckie, żeby tutaj kandydat Platformy miał co nieco z górki w tym wyścigu. I oczywiście liczy się jedno i drugie, znaczy to przekonanie wielu Polaków, że jest to działanie, które jest elementem szerszego planu zniszczenia opozycji, nie bierze się znikąd. No, słyszeliśmy o atrakcyjnym stanowisku w jednej z rad nadzorczych dla członka PKW. Słyszeliśmy presję wywieraną na Ryszarda Kalisza. Presję absurdalną, no bo sugerującą, że jeżeli nie zagłosuje przeciwko, to zostanie uznany za pisowskiego agenta. Mieliśmy podstawową rzecz, znaczy przełożenie decyzji. No, wyglądało to tak, jakby przewodniczący PKW dał parę tygodni na jakieś targi ze stroną rządową. A koniec końców wstrzymał się od głosu sędzia Marciniak. Pierwsze pytanie, czy nie pierwsze, kolejne pytanie, ale zanim wrócimy do tych rozważań politycznych, to sam wynik, no i to, co się pojawia już od wczoraj, nawet wcześniej w polskiej debacie publicznej, czy PiS nie żałuje, no bo obecny kształt, gdzie jednak politycy mają wpływ na kształt PKW, to był pomysł Prawa i Sprawiedliwości, a tak się składa, że ci, którzy, że większość sędziów, którzy nie byli nominowani politycznie, albo się wstrzymała, albo była przeciwko odbieraniu PiS-owi subwencji. Problem polega na tym, że w Polsce żadne rozwiązanie nie jest do końca dobre. Natomiast sytuacja, w której można, w której politycy wpływają, no, daje teoretyczną jednak szansę, że jeżeli wyborca oddaje głos na partię prawicową, to on potem uzyskuje sprawczość partii politycznych w zmienianiu tego, co uważa za złe. Skądinąd te rozwiązanie, na które wskazują piękno duchowstwo, piękno duchy, które mówią, no pamiętam dobrze, jak kiedyś był taki pomysł, żeby Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wybierali rektorzy wszystkich wyższych uczelni. To jest zawsze robione z taką aluzją, że nie może, to są sprawy zbyt ważne, aby oddawać je politykom. Tyle, że na środowiska takie jak środowisko rektorów, czy adwokatów, czy sędziów, przeciętny Polak nie ma wpływu, natomiast na układ wyborczy ma. No oczywiście w sytuacji, kiedy większość ma partia, która chce wykończyć drugą, to wykorzystuje to. No i w tym sensie nie jest to metoda idealna, ale na pewno lepsza od takiego właśnie założenia, że
poszczególne środowiska zawodowe, tak zwanego dużego zaufania, są gwarancją bezstronności. Nie są. Widzieliśmy to bardzo dobrze po roku 2015, kiedy to kolejne wydziały prawa albo rady rektorów wyrażały zaniepokojenie, że Polska idzie w kierunku antydemokratycznym. Teraz dzieją się rzeczy bardzo niepokojące i jakoś ci rektorzy i jakoś te wydziały prawa milczą, więc to jest zjawisko, które w Polsce obserwuję do 1989 roku, czyli ciągłej przewagi obozu lewicowo-liberalnego w dziedzinie elit, na przykład w środowisku sędziowskim, adwokackim, ale też w środowisku naukowym. No i to się przekłada potem na takie sytuacje jak głosowanie w PKW. Panie redaktorze, to wróćmy do tej analizy politycznej, co się będzie działo. Niejedną kampanię wyborczą pan oglądał. To pozbawienie finansowania, jak wpłynie na kształt naszej demokracji? Ja jeszcze biorę pod uwagę dwa, znaczy możliwości są dwie. Albo rzeczywiście Platforma pójdzie na rympał i PiS-owi zostanie odcięte na 3 lata, albo będzie tak zwany efekt kozy, czyli w tym starym dowcipie rabin proponuje, żeby zamieszkać z kozą, a potem jak kozę zezwala łaskawie zabrać, to wszyscy biegną do rabina podziękować, bo nagle jest tak przestronnie w mieszkaniu i sympatycznie i tak dalej. Więc tutaj może być jeszcze taki motyw, że na przykład istnieje groźba odebrania subwencji na 3 lata, a na przykład ostatecznie skończy się na roku. I w ten sposób wszyscy odetną i powiedzą, no, ale jednak PKW się opamiętało, a będzie to akurat ten rok, który jest najważniejszy dla Platformy, bo obejmujący wybory prezydenckie. Nie wiem. W ogóle coraz bardziej przy zachowaniu władzy dających się wykorzystywać politycznie prokuratorów i sędziów, którzy okazują swoje sympatie, coraz bardziej ten system jest nieprzewidywalny. A skoro jest nieprzewidywalny, no to ta strona, która jest słabsza w defensywie, czyli prawica i konserwatywna opinia publiczna, zaczyna mieć nawyk, że zakładamy, że będzie najgorzej i że po każdym sędziu można spodziewać się najbardziej upolitycznionych opinii. To jest rzecz, którą w dojrzałych demokracjach się tego unika, to znaczy, bo ona budzi zniechęcenie i w ogóle niechęć do reguł demokratycznych, bo jeżeli one ukrywają jedynie dominację sił po jednej stronie, no to cały proces demokratyczny staje się nieciekawy. Tak jest zresztą teraz w Ameryce. Właśnie rozmawiałem z jednym znajomym, który przyjechał właśnie z Ameryki i on mówi, że bardzo dużo republikanów jest przekonanych, że demokraci tak dokonają jakichś nieprawidłowości, które utorują drogę kandydatce obozu demokratycznego. No to jest rzecz, która jest zabójcza dla demokracji i mądrzy uczestnicy takiej gry unikają takiej sytuacji, ale jeżeli ktoś ma za jedyny cel niszczyć przeciwnika, to nie cofnie się przed niczym. No. Rzeczywiście taki cel przyświeca Donaldowi Tuskowi, żeby dokonać likwidacji, zgoła anihilacji Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy wydaje się, że na scenie politycznej no, w zasadzie nie będzie opozycji, jest Konfederacja, co prawda, ale Konfederacja różnie się... To jest bardzo, bardzo wygodna taka atrapa prawicy, bo wiadomo, że ona ma słabą zdolność koalicyjną i że... No PiS też nie ma najlepszej, panie redaktorze. Nie rozumiem. PiS też nie ma najlepszej zdolności koalicyjnej, panie redaktorze. Jak tak, się okazało. Był zdolny do zdobywania samodzielnie władzy, a Konfederacja raczej do tego nie jest zdolna.
Teraz obserwujemy jeszcze jedną rzecz i tutaj kamyczek do ogródka tych wszystkich, którzy po prawej stronie mówili, no dlaczego tego PSL-u tam nie szuka się z nim porozumienia. Po werdykcie PKW najwięcej radości demonstruje właśnie przedstawiciele PSL-u. Czytałem entuzjastyczny tweet pana Jarubasa, który jest eurodeputowanym PSL-u, a potem widziałem bardzo takie pewne siebie deklaracje pana Kosiniaka-Kamysza, no, że jak się narozrabiało, to trzeba ponosić konsekwencje i tak dalej. No, szkoda, że pan Kosiniak-Kamysz nie był równie rygorystyczny, kiedy uczestniczył w kampusie Trzaskowskiego, który jest typową imprezą polityczną, która się ukrywa pod płaszczykiem demokratycznej rozmowy o wartościach w polityce. Teraz rozpoczyna się taki proces zbierania pieniędzy na Prawo i Sprawiedliwość. Na ile to może wytworzyć nową energię dookoła partii opozycyjnej, że suma summarum, oczywiście będzie trudno, brak pieniędzy, takich pewnych, stałych, ale wytworzy to nową energię i też pokaże, że rzeczywiście obecna koalicja chce na tyle zmienić polską demokrację, żeby ona już demokracją być przestała. Na ile taki przekaz, taka emocja może... Tak, tylko że wtedy już gramy w innej lidze. To znaczy gramy w lidze, która przypomina stan wojenny, w którym bardzo duża część obywateli zbierała podziemne pieniądze na przetrwanie struktur Solidarności. Pamiętam te czasy, wtedy sprzedawano takie znaczki, cegiełki. To pamiętam wszystko bardzo dobrze. W 2001 roku, ile dobrze pamiętam, wprowadzono ustawę o dotacjach i subwencjach i ona miała zapewnić normalność, to znaczy, w której partie polityczne, niezależnie od tego, czy wygrywają, czy przegrywają, mają istnieć. Ci, którzy tworzyli tę ustawę, między innymi pamiętam pan Ludwik Dorn, mówili, że nie może być tak, że partie są po pierwsze skazane na, albo narażone na pokusę brania pieniędzy od rozmaitych biznesmenów i po drugie, że te partie muszą mieć ustabilizowaną sytuację. Bo równie dobrze można było sobie wyobrazić, że prywatny biznes jest chętny na płacenie danej partii, a tylko ta partia przegrywa, natomiast wszyscy od niej się odwracają, prawda? Więc ta zasada, która mówiła, że jednak dotacje powinny gruntować pozycję równoprawną, bo jeżeli partie koalicji będą brać dotacje, subwencje, przepraszam, z Skarbu Państwa, a PiS będzie musiał polegać na składkach w sympatyków, no to to będzie tak jak wyścig Ferrari z syrenką. No. Więc to takie, oczywiście ja rozumiem, że PiS teraz w momencie, kiedy dostał ciął w nos, no mówiąc krótko, natychmiast jak gdyby rzuca to hasło i mówi, a to właśnie jeszcze bardziej większą energię wykrzesimy. Tylko, że takie energie nie trwają długo. Nie można na nich budować kampanii czy działalności politycznej na dłuższe okresy czasu. Więc ja rozumiem, że PiS teraz właśnie chce zamienić swoją porażkę w sukces, ale to nie jest tak, że to jest jakiś cudowny sposób na wyrównanie szans z tymi, którzy będą od ministra finansów dostawać, bo to on koniec końców miał wniosek PKW zasygnowuje. To samo jest zresztą z odwołaniem PiS-u. Nawet jeżeli zostanie zaakceptowane, to minister finansów moim zdaniem odmówi, gdyż uzna tą izbę, która zajmuje się, już nie pamiętam nazwy tej izby, Sądu Najwyższego, po prostu uznają za nielegalną. To jest zresztą coraz częstsze zjawisko w polskim scenie politycznej, że ktoś coś, a zazwyczaj ten, kto ma władzę, uznaje coś za nielegalne, prawda?
Pani Nowacka uznaje dotychczasowy konsensus, który mówił, że nie można zmieniać zasad religii bez konsultacji z biskupami za nielegalny. Roman Giertych-Coruszcz coś uznaje za nielegalne. Pan Bodnar też uznaje niektórych sędziów za legalnych, a niektórych za nielegalnych. Marszałek Hołownia uznaje, że pewne wykładnie Izb Sądu Najwyższego są legalne, a nie inne nielegalne. To jest chaos prawny, który będzie powodować prawo silniejszego. A silniejszym jest ten, kto ma realne narzędzia władzy, czyli w tym wypadku obóz Donalda Tuska. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o praktykę. To zapytam się jeszcze, to powinno wpływać na decyzję Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze, jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, naszym gościem Piotr Semka. No więc jest taka teoria, która mówi, że skoro będzie pieniędzy mniej, no to należy postawić na Morawieckiego, bo ten już jest znany. A w wypadku takich kandydatów jak Karol Nawrocki czy Tomasz Bocheński, będzie dodatkowy kłopot z rozpoznawalnością takiego kandydata. Ale ja uważam, że to jest najgorsza metoda, znaczy dostosowywanie się do ilości portfela. Ale to jest też element diabelskiej taktyki Donalda Tuska, bo wpychanie rywala w niełatwe wybory wynikające z no braku pieniędzy, to jest świetna wiadomość dla tego, który te pieniądze ma i który ma za sobą aparat rządowy, żeby sobie pewne rzeczy ułatwiać. To teraz pytanie, jak to wpłynie też na kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński traci dostęp do milionów złotych z budżetu. To też budowało siłę. To zawsze buduje siłę lidera, siłę partii. Ale gdyby szefem, nie wiem, był pan Błaszczak od roku, to byłoby tak samo. Platforma chce zepchnąć... Tu nie chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, tylko chodzi o to, że no do tej pory zarządzał partią, która miała finansowanie z budżetu. Teraz tą partią, teraz jego partia tego finansowania nie ma. No co może mniej cementować. Dla takich portalów jak Onet, czy Wirtualna Polska, które domyślam się, za chwilę okaże się, że zacznie się masowo pojawiać tak zwana ważny polityk z otoczenia Nowogrodzkiej. No, bardzo często w jego usta wsadzane są rzeczy, które są wygodne. Jestem w stanie sobie wyobrazić, w którymś z tych portali pojawi się tekst, w którym autorka albo autor pochylą się z troską nad PiS-em i powiedzą: część działaczy uważa, że skoro już i tak nie ma pieniędzy, to w związku z tym trzeba przyspieszyć zmiany i tu zaczyna się sytuacja, w której podgrzewany będzie wewnętrzny spór stymulowany przez właśnie hasło: skoro mamy mniej pieniędzy, to... I tu będą rozmaite postulaty. Albo na przykład pojawi się głos, który powie: no to skoro mamy mniej pieniędzy, to musimy bardziej koordynować działania z konfederacją, która pieniążki ma, prawda? I tutaj jest już 1000 wariantów rozgrywania zewnętrznego PiS-u w taki sam sposób, jak te same portale donoszą na przykład o konflikcie w kościele krakowskim, gdzie okazuje się, że jakaś grupa księży domaga się, żeby arcybiskup Jędraszewski wynosił się po uzyskaniu wieku emerytalnego z Krakowa do swojego Poznania. Tu można wpisywać, co się chce, i się tworzy taką aurę rozedrgania wokół danego środowiska, którego się nie lubi. Ponieważ duża część mediów liberalnych nie lubi PiS-u, bo takie właśnie wewnętrzne wojenki związane z efektem niepewności wywołanej właśnie przez odcięcie pieniędzy dla PiS-u jest dla takich publicystów cudowną okazją.
I o tym mówił Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy, dziennikarz, publicysta, historyk. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 12.30, Państwo słuchają Radio Wnet, to jest w Radio Wnet Kurier Samo Południe, a Państwo tej audycji słuchają dzięki temu, że są nasi patroni na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo dziękuję, a zwłaszcza panu Piotrowi, Tomaszowi, Andrzejowi, pani Monice i panu Bogdanowi. To piątka naszych najnowszych patronów, z tym, że pan Tomasz został kontradmirałem, co bardzo, bardzo cieszy i bardzo, bardzo dziękujemy, że się zameldował na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet w takiej randze. To nam nic, tylko nie zostaje jak dać kawałek dobrej muzyki. Ja cały czas się cieszę po powrocie z urlopu, że mogę słuchać Radia Wnet i mogę puszczać w Radia Wnet taką muzykę, jaka mi się podoba. To jest niesamowicie przyjemna historia. I teraz Paul McCartney.